Pojechałem do domu. Jednak lepiej się śpi w swoim łóżku i przywiozłem ze sobą wiertarkę i jeszcze gaz. No dobra, jest minus 18. Zobaczymy, jak ten nowy pali na mrozie. Bardzo ładnie. Także to są te zimowe poranki. Jeszcze wczoraj dzwonił do mnie spedytor miastowy. Bo się go pytam, czy ta naczepa jest na bazie, bo bym się podczepił chociaż i może bym pojechał, ale chociaż bym się podczepił, nie? Sprawdził na satelicie, mówi, że jeszcze jest na 401 w Ontario. Więc tak czy inaczej, nie mógłbym jechać wczoraj do Trois-Rivières. Minus 16, 17 jest. A, tylko jeden dzień. Także plan jest taki, żeby po 5 wyjechać. 5:10. Naczepa. I tutaj jest. Nie. Nie wygląda na to, żeby tu była. Przyjazd do pracy o 4 rano zajmuje 20 minut. W przeciwieństwie do godziny szczytu, półtorej godziny. A tak normalnie to godzina. No i dupam, naczepa chyba nie dotarła. Bo nie widzę jej. PM9601. Blisko, ale nie to. Taka robota to jest do dupy. Pewnie kierowca nie dojechał. Albo pojechał rozładować sam, nie wiem. Brak komunikacji, czy co? 59601. No nie widzę. No nie widzę. Jeszcze pojadę zobaczyć pod tym Hortonem. Ale zrobię jeszcze drugą rundkę, żeby być pewnym. To jest ten, co przyjechało. Nie. 2-2-2-2, to jest stara naczepa. Ale wątpię, żeby tutaj była. Tutaj to są tylko takie naczepy do przeładowania na magazynie. No chyba, że jakiś kierowca naprawdę wymyślił sobie, że tutaj postawi, ale mało prawdopodobne. No, nie ma. Nie ma naczepy. Co ja mam teraz do niego o 5 rano dzwonić? Kurde. Jeszcze raz zrobię rundkę, ale no nie widzę tego po prostu. Do dupy taka robota. Nie ma naczepy, to co mam zrobić? Mogłem pospać więcej, nie? W domu. Tu na razie jest za zimno, żeby spać. Napisałem mu SMS-a, poczekam do 6, no. Co mi teraz o 5 rano wymyśli?
Są dwie możliwości, albo kierowca pojechał to rozładować, albo kierowca nie dojechał, bo zabrakło mu godzin. W każdym razie brak, w dwóch przypadkach to był brak komunikacji, bo jeśli pojechał rozładować, to po co mnie wysyła? No nic, ja się tutaj trochę rozgrzeję, a ja przez ten czas coś porobię może z tą moją wiertarką. Dobra, uchwyt zrobiony. Teraz jeszcze zostanie tylko łóżko i uchwyt do tego, do logbooka. Dzisiaj postaram się zrobić ten uchwyt do logbooka, to jutro już wyjadę w trasę na Bogato. No i teraz przejadę, jest wpół do szóstej, przejadę się jeszcze tam zobaczyć. Naczepy może przybyła, bo tutaj parę traków przyjechało i nie wiem, czy to nasze, czy to chargera, czy co, to przejadę się jeszcze raz. Ale roboty postępują. No. Spedytor odpisał, sprawdził na mapie, naczepa jest w Napanee, czyli jakieś 3 godziny stąd. Kierowca poszedł spać po prostu. I mówi, żebym zadzwonił do Chrisa, to jest nasz główny dyspacz. Ja mówię, poczekam jeszcze do 6. Nie mam serca go teraz budzić. Okej, no. Ja zrobiłem, co miałem zrobić. Po co mam już od 5 rano? Ja się teraz bardziej przyglądam na tą podłogę. Jest strasznie zimno, nie? Zanim się podłoga rozgrzeje w taku, to jest zajmuje trochę czasu. No i nie jest tutaj tak czysto, będę to musiał wyprać w pierwszej podróży. Tą wykładzinę. Nie jest tutaj tak czysto, czyli tutaj kierowcy raczej robili syf, nie? O. To trzeba będzie wyczyścić. Takie zakamarki ja nie lubię, ale to jest do ogarnięcia. No nic, czekam do 6, bo nie mam serca go budzić, no. Niech wstanie o 6, to mu zadzwonię. Że nie ma naczepy, kierowca jest w Napanee i śpi. Co mam robić, bo nie mam co robić. Morning, I'm sorry. Listen, the trailer I'm supposed to deliver in Trois-Rivières, Olimel. The driver is still in Napanee. He went to sleep in Napanee. And I have nothing to do. That's what Matt told me. I first called Matt. It's 59601. All right, thanks. Zaspany w cholerę był. Ale co mam zrobić? Coraz bardziej przytulnie jest. To już wraca. To na samym końcu zrobię. Teraz najważniejsza rzecz to jest to i łóżko. Na razie sobie tylko pościelę. A może i zdążę to łóżko zrobić dzisiaj? Nie no, najpierw będę robił przycisk. Ale przycisk to będę robił na jakimś dłuższym rozładunku albo załadunku. A teraz czekam, co mi wymyśli, nie? No. Ale już jest prawie tak, jak było w domu. To mnie wkurza trochę. Cały czas spada. Wolałem, jak to było z tej strony. No tu jeszcze jakieś stare śmieci. I tak. Dobra. Robotę już mam. Mam jechać do naszego klienta, gdzie zrzucamy naczepy. Sprawdzić wszystkie naczepy, które chodzą, jaki jest poziom paliwa. Zobaczyć puste. Później do Canada White mam jechać i ściągnąć pusto na bazę. To mi zajmie około godziny, półtorej, więc później mi coś będą myśleć dalej. Także dzisiaj pewnie w mieście zostanę, nie będę jechał nigdzie dalej. A może później do Quebecu mnie wyślą, no. Łóżko już ogarnąłem, te pasy pochowałem i tak jak mówię, teraz tylko dwie rzeczy główne zostają. Uchwyt do tableta od logbooka i łóżko. Łóżko teraz spokojnie sobie zrobię w trasie. Ogólnie co mam zrobić, to sprawdzić, które naczepy zostały rozładowane, które są jeszcze załadowane, sprawdzić poziom paliwa, zrobić listę. Gdyby było w jakiejś tam mało paliwa, no to mam iść do środka i powiedzieć, słuchajcie, bo to naczepę wypadałoby
niedługo rozładować, bo paliwo się kończy, nie? No i później do drugiego klienta obok. Tam jest chyba tylko jedna chodząca naczepa z frachtem i jedna pusta. To mi jeszcze zajmie z pół godzinki, 45 minut spokojnie. Jak widzicie, po parze, jaka idzie z kominów traków, no to jest zimno. Montreal to jest północne miasto. I już koreczek. Dobra, te są już pod rampami z otwartymi drzwiami. Najpierw tylko taki szybki objazd zrobię. Tu jest następna pod rampą. Trzy pod rampą są. On w sumie to pewnie z satelity może zobaczyć, ale po prostu dał mi coś, że miał do roboty, nie? Bo wszystkie naczepy mają GPS-a i przekaz informacji i o poziomie paliwa też. Tylko ten poziom paliwa przez podawany przez elektronikę, on nie jest taki dokładny. Pod rampą dwie, już widzę z tyłu puste. No, jak widać, tutaj też są mistrze parkowania. Intermark, nasz konkurent. To jest mały świat. Transwet, też nasz konkurent. Ale nas jest najwięcej, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery puste i dwie pod rampą. Dobra, spisujemy. Jeszcze wypadałoby otworzyć i zobaczyć, czy są czyste, ale no, to bym musiał je ruszać spod rampy. Każdą jedną nie bez sensu. To jest fajny features. Mam dwa przyciski. LED normalny, a tutaj proszę. Taki może być, taki czerwony i mniej czerwony. Fajne. I tutaj mam jedną pustą, pod którą się już podczepiłem, i jedną załadowaną, która czeka na rozładunek tutaj w Canada White. Kurczę, on wszystko wie, ten kurczę, nasz spedytor. On ma wszystko na głowie i wszystko ogarnia. Także tą ściągnę na bazę. Jeszcze sprawdzę, ile paliwa jest. Wyślę mu SMS-em te informacje i jadę na bazę. I na bazie pójdę do garażu, niech mi dokręcą śruby, retorque, bo mi wszystkie felgi zmieniali, opony, więc trzeba dokręcić, żeby być pewnym, żeby koło nie odleciało podczas jazdy przypadkiem. Tu też nasza konkurencja, Transwest. Transwest trochę mniej go widać. No, jest solidna firma, ale no... od dawna na rynku. Dobra, teraz 40 minut mi zejdzie zjechać na bazę. Powiem mu, żebym dał mi 20 minut, żeby mi zrobił, dokręcił te śruby, docisnął, one są dokręcone. I spytam się też, czy mi podłączy się z komputerem, żeby ten pomad zrobić na 105. I to lusterko też ma mi naprawić, ja tak nie będę jeździł. To jest kwestia bezpieczeństwa.
Dobra, naczepa zrzucona na bazie. Jadę do garażu, dzwoniłem do mojego spedytora, nie odbiera. Jadę do garażu, niech mi dokręcają te to najważniejsze. Później też nie wiem, czy będzie chciał to zrobić teraz. Czy w ogóle będzie chciał to zrobić, żeby mi ustawić tempomat na 105, ale nie, no muszą to zrobić. No i to lusterko wątpię, żeby się zrobili, a może. I jeszcze drzwiczki od zamrażalki dam mu, żeby wstawił mi te małe bolce metalowe. Oni mają w tym doświadczenie, bo oni tych naprawiają sporo. No tu czerwonego będą męczyć jeszcze. On jeszcze będzie jeździł w trasy. On nie idzie na miasto w żadnym wypadku. Muszę naprawić ten super system. Drzwiczki już naprawione. W sumie dali mi ten. Mają na magazynie ponaprawiane. Dokręca mi śruby i mówi, że parę śrub było takich niezbyt. I z tym oprogramowaniem powiedział, że to jest sporo roboty, że gościa od komputera nie ma, ale mi zrobi. Koła dokręcone, to najważniejsze, lodówka naprawiona, to też ważne. Lusterko powiedział, że po południu będzie miał. I z oprogramowaniem też, przed wyjazdem mi to zrobią, albo dzisiaj po południu. Ja idę do szefa powiedzieć, że ma to zrobić, bo ja tak nie będę jeździł. Dobra, zobaczymy, co dalej dzisiaj dzień przyniesie. Miał być zamadunek gdzieś tam, w Kandiak, a się nagle zmieniło i mam jechać po pustą naczepę tam, gdzie byłem dzisiaj rano i jechać za miasto, załadować ładunek do Kalifornii na ADR-ach. To jest ten granulat do robienia styropianu. I to będzie za jakieś półtorej godzinki za Montrealem. Także o, to już mi zleci tak do drugiej po południu, się wydaje. 9 po trzepie, 11, tak będzie. Ja mu powiedziałem, że chcę skończyć o 3, bo muszę im przeprogramować tego traka. Wiecie, co jest jeszcze fajne w tym traku? Zaraz to będzie widać. Patrzcie się na cień z przodu, bo słońce jest teraz z tyłu. Mam komin z powrotem u góry, a nie pod trakiem, nie pod ciągnikiem, także będę mógł zimą widzieć parę, akurat nie widać słońca, będę mógł widzieć parę lecącą z komina, tego mi brakowało. W każdym razie, pokażę wam to później. Także są, o, teraz widać, są plusy i minusy, no, tego traka. Ja jestem taki tego typu człowieka, tego kierowcy, który się przywiązuje do sprzętu, nie? Mimo, że to tylko sprzęt. Do tego też się pewnie przywiążę. Dobra, ta naczepa nie jest zbyt czysta. Wysłałem zdjęcie, powiedzieli, że mogę jechać. Teraz tak, jadę za miasto, niedaleko. W stronę granicy amerykańskiej, w stronę Sherbrooke. Na wschód, a później na południe. No i to będzie jakieś 150 km, teraz jeszcze trochę korków. Także to będzie jakieś 2 godzinki w jedną stronę, godziny na załadunek, 1,5 godzinki z powrotem. Rzeka Świętego Wawrzyńca nie zamarza, tylko takie tafle lody się pojawiają. Teraz jeszcze jest nie aż tak zimno, ale tak fajnie paruje, jak są takie mrozy. Troszeczkę tam paruje, widać z daleka. To jest fajne. Wyjeżdża z Montrealu, czy to na północ, czy to na południe, to prędzej czy później się człowiek znajdzie w górach. Znaczy teraz tak jedziemy na wschód i na południe, no ale ogólnie zmierzamy w południowe lub północne limity doliny, bo dolina się rozszerza wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca aż do Rimouski, aż do samego końca. Aż do, może nie od oceanu, tylko zatoki. A tutaj na północy mamy Laurentidy, a na południu Adirondacki. I Adirondacki ciągną się ze wschodniej północy aż na południe, na zachód, gdzieś do właśnie okolic Memphis, Tennessee, gdzie nie tak dawno byłem. Do Georgii i tak dalej, i tak dalej. No. To jest tak właśnie w tym Mansellville zaraz... To jest
jeśli się nie mylę, chyba Mont Saint-Hilaire, a to jest moja maska. Te góry takie rozrzucone są. Jest obok Montrealu, jest Rougemont, jest Mont Saint-Hilaire, jest... Coś jeszcze jest. Moja maska, Mont Saint-Grégoire. I właśnie tutaj to były te tereny, gdzie latałem. I to są bardzo łatwe tereny do latania, bo są dużo rzek charakterystycznych właśnie tych gór. Że uczący się pilot nie, ciężko, żeby się zgubił, nie? No, a jak już tylko dojedziemy tam, to już jest więcej tych gór, Bromont i tak dalej, to już jest ściana. Nie wiem, może kiedyś wrócę do latania, jak uzbieram więcej hajsu. I to będzie taki momencik za parę minut za miejscowością Ange-Gardien będziemy jechać do góry i w terenach górzystych. A tutaj widać, że w niedzielę więcej mrożącego lodu musiało spaść. Drzewa są oblodzone, ale to jest ciekawy widok. To jest ten moment, gdzie już się podjeżdża pod górkę. No i teraz 40 km takiej trochę innej drogi. Tutaj już nie ma lodu na drzewach. Parę kilometrów w dół i trzeba uważać, bo wczoraj było minus 2, minus 3. Ta ciapka z solą. Niby wszystko fajnie, ale to jak przymarznie, tak przez minus 15, minus 16 może być tafla lodu. Gdzie nie gdzie, szczególnie w cieniu. Szczególnie tam, gdzie jest cień i słońce. Cień i słońce, nie? Przy cieniu może trochę odtajać. A później znowu. Kurczę, ja dobrym zjazdem zjechałem, nie przypominam z tej drogi. A trzeba też przyznać, że dawno tutaj nie byłem. Bardzo dawno. Nie, to jest ta droga. Ostatni raz tu byłem jeszcze Bordowym, no. Nie, ja zły zjazd wziąłem. Jeden zjazd dalej trzeba było. Ale w sumie na to samo wyjdzie. Wrócę już normalnie, nie? Jeden zjazd dalej trzeba było jechać. A tutaj tak będzie bardziej kręto przez pewien czas. Ale też dojadę. Nie było zakazu, to jest 2-4-3, to jest taka tranzytówka. Mogą lepiej na mapę spojrzeć. Jedziemy nad jeziorem Brom, Lac Brom. Tu latem jest fajnie. Po prawej stronie jest jezioro. Dobra, ale ja tą drogą już jechałem w innej firmie, w Vitielu Nolten. Ładowałem tutaj. Teraz sobie przypominam. Tu jest fabryka kosmetyków. Znaczy kosmetyków, jakichś kremów, nie kremów, szamponów. I raz grałem stąd towar, a raz przywoziłem puste opakowania w dwóch różnych firmach, raz w Vitielu, raz w ATI. Takie ciekawostki z życia kierowcy i jego wspomnień. Bardzo fajna droga. Lepsze to niż użeranie się w korku w Montrealu, nie? I zaraz się zjadę. Znaczy w sumie nie.
gdybym zjechał poprawnie jeden zjazd dalej, to bym skręcił na tą drogę za jakiś kilometr, dwa. Będę wracał, będę już na maksa załadowany, to będzie ciekawiej. Stąd powinienem przyjechać, z tej drogi. Co teraz będzie? Nie było źle. Tu. Tak wrócę. A teraz już dojeżdżam, 14 km do Mansonville. Może zauważyliście, to jest ta część Quebecu, bliżej granicy ze Stanami. To jest cały czas francuskojęzyczny Quebec, ale nazwy miast są po angielsku. Znaczy po angielsku, takie bardziej pochodzące z angielskiego. Bolton, South Bolton, Mansonville, Knowlton. Tutaj też się nie jestem pewny. Francuski i angielski. Na pewno. A czasami chyba bardziej angielski, ale mogę się mylić. No, high water, wysoka woda. Jesteśmy blisko Stanów w sumie. Centralnie jedziemy na Stany w tej chwili, na południe. Po drugiej stronie tych gór to już będą Stany Zjednoczone. Malutkie miasteczko, gdzie jest duża fabryka. I z tego co słyszałem, tą fabrykę posiada Polak. Ale czy to jest prawda, tego wam nie potwierdzę, ale takie słyszałem opowieści, że tutaj właścicielem jest Polak. Mi nawet mówił, że chyba tutaj jest polski sklep jakiś. Co nie znaczy, że tutaj mieszka dużo Polaków, może jakiś jeden Polak mieszka. Quebecy lubią polskie produkty. W Montrealu były sporo sklepów polskich. Teraz się jeden albo dwa zamknęły. Ale nie tylko Polacy przychodzą kupować wyroby, naszą kiełbę. Bardzo malownicze miasteczko. Prawie że na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. A my skręcamy w lewo. Pierwszy raz jak tu jechałem, to byłem trochę, że tak powiem, posrany.
to jest tu. Teraz kwestia, czy ładuje na magazynie, czy tutaj, ale najpierw się jedzie do tego. Najpierw się jedzie na magazyn Nexkima. Trzeba telefonem bramę otworzyć. Teraz się cofnę. Co się okazuje, że to nie tu, że my ładujemy gdzieś z tyłu i tu nie mogę w lewo skręcić, tylko muszę jechać tam, zrobić U-turn i dopiero w lewo. Ja bym tu skręcił, ale dobra. Ja bym się wyrobił. Dobra, teraz gdzie? Przyjeżdżałem, jak ten kontrakt przechwytywaliśmy od Transwesta. A teraz już jest całkiem inna forma załadunku. Znaczy, mamy swoją rampę do ładowania. Okazuje się. No faktycznie jest. Jakby tu ją ugryźć? Lepiej tak. Powiedział, że załaduję mnie w 15 minut. Ja sobie przez ten czas założę plakardy. Najciekawsze, że ta substancja, ten granulat w Kanadzie jest na ADR-ach, a w Stanach nie. No tak, że założę plakardy, on mnie załaduje akurat. Zjem jeszcze pomarańcze. Czyli nie będę miał czasu popracować nad ulepszeniem traka. I powrocik na bazę. Stanąłem na kawę. Patrzę. Flaka na naczepie. Kurde. Tutaj jest taki powietrze dla samochodów, ale to mi nic nie da. To mi nic nie da. Ale na szczęście jest garaż samochodowy. Poszedłem i się spytałem, czy mógłby pan mi napompować, bo tym od samochodów to bym popował godzinę albo dwie. Jeszcze $1.50 za dwie minuty. Powiedział, że mi ten, że mi napompuje. Ale się fuksnęło. Ja bym tak pojechał na bazę, nie? Bo już jadę tak chyba z 20 minut, ale jest waga otwarta i to nie przejdzie na wadze. To nie przejdzie na wadze. Że udało się załatwić wszystko w 10 minut. Waga otwarta, ale akurat jak ja przyjeżdżałem, przymknęli. No ale mówię, jakby trafiło, że miałbym wjechać, to by mnie na pewno ściągnęli. I ponowny wjazd na wyspę Montrealu. Chyba te wszystkie moje wyprawy miastowe kończyły się powrotem tym mostem. Jest już druga po południu, ja im powiem, że ja już kończę. Zanim zjadę na bazę, zanim się wypnę i tak dalej. Będzie 2:30, ja jutro w trasę jadę, więc ja muszę się zorganizować. A poza tym muszę im zaprogramować tego żółwia małego. Bo pod górki tak trochę zdycha, żeby miał tempomat na 105. Także sądzę, że to będzie koniec. Także takie to były dwa typy dnia na mieście. Mroźny Montreal, zimowy Montreal, zimowy Quebec. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę. Dzisiaj jest 17 stycznia 2020.